Zemarek tak ma rękę, rękę z duszy ma, na pewno ma. Bardzo gorąco i serdecznie witamy i pozdrawiamy z panami. Ojciec Marek Leszczykiewicz, ojciec Piotr Petnar i ojciec Grzegorz Woś. Dotykają końca katolickiej młodzieży w Panamie. Możemy powiedzieć, że msza święta posłania już była takim oficjalnym zakończeniem. Dla ciebie to wiesz, ile by nie było, to ciągle mało, bo ty przepuszczasz na głupoty. To jest takie głupoty, że głowa boli. A nic byś nie miał, bo ty wszystko na głupoty wydajesz, człowieku. Ty jakbyś mógł wydać 5 zł, to ty wydasz lekko ręką 15, za byle co? Przeżywają, ale jakby od innej strony. Dlatego też zawsze przed wylotem, przed powrotem do Rzymu Ojciec Święty spotyka się z wolontariuszami, spotyka się z tymi, którzy dbali o wszystko, dbali o porządek, dbali o bezpieczeństwo, byli do dyspozycji praktycznie w każdej chwili, w każdym momencie, dniem i nocą, mogli udzielić pomocy, mogli dobrym słowem czy też uśmiechem wspomóc pielgrzymów, którzy bardzo często mieli wiele problemów. Ale oni byli to jest zawsze, tylko prosto. I teraz chciano dla kurczaka, to jest prosto. Z Ojcem Świętym Franciszkiem powiemy tylko dla nich, a ich nie jest wcale tak mało. Wydaje mi się, że wielu z tych wolontariuszy tutaj było od wielu miesięcy. My musimy uważać na tą żydowską muzykę, bo oni chcą pieniądze. Nie samego spotkania trwania, ale od miesięcy wielu tutaj już przygotowywało przyjazd swoich rówieśników ze swoich krajów. I potem teraz oczywiście i jeszcze pewnie powiem, że wszystko się zakończy w momencie oderwania się ku papieskiego samolotu od lotniska w Panamie. Tata, ale knor! Pozałatwiać młodzież, do domów powysyłać, a więc ta bardzo dalej jeszcze będzie jak się masz, kochanie, jak się masz? Jest to, proszę Państwo, już takie ostatnie spotkanie z młodzieżą. Znowu nie ma razy! Przecież młodzieżą. Jak się masz? Tutaj w Panamie, no jeszcze będzie oczywiście pewnie krótka na lotnisku. Ale to już Dawidek tu, wczoraj miał telefon. Nie ma przewidzianych. Był do ciebie telefon i dzwonił taki jakiś dumny i mówi, czy to jest Dawidek? Ja mówię tak, ale dałam ci ten telefon, ale jak ty nie reagujesz, to twoje. W Światowym Dniu Młodzieży w Panamie jest około 20 tysięcy. Tak, trudno powiedzieć, czy więcej, czy mniej. Do mnie dzwonił, mówię ci jeszcze raz, czy ty jesteś debil? Dałam ci ten numer, ale ty na pewno nie dzwoniłeś. Mam ponad 2,5 tysiąca wolontariuszy z różnych krajów, tak zwani wolontariusze międzynarodowi. Przedstawiciele, jeden z nich, i to Polak. No i jak on cię zna, to musiałeś. Podzieli się swoim świadectwem, swoimi przeżyciami. To Bartosz Placak. Jest w Hiszpanii od blisko 10 miesięcy. Tak wszedł w tejszą kulturę, no, że jego twarz jest zanim taką. On został się bardzo znana, a on sam stał się prawdziwym ambasadorem. Jest spotkanie dzisiejsze, które teraz obserwujemy, odbywa się wraz z stadionem sportowym imienia Romela Fernandeza. Stadion może pomieścić ponad 30 tysięcy widzów. Przemocowy spektakl prezentowany bywa także w innych miastach.
Jeżeli ktoś bardzo chce, to znaczy, że może zależy. Potem się sobie dziwi, że sobie podciąłeś gałąź, na której siedzi. Same skandale. Ogromną sumę pieniędzy z kasy miejskiej, na którą składają się przecież nasze podatki. Obrotowe. Pracowali ciężko. Niektórzy z nich mają ze sobą 2 lata pracy za kulisami. Się denerwujesz na przedmioty marki. Telefon chcesz robić. Przecież telefon nie jest winny. Jest winna całkiem inna sytuacja, a ty upraszczasz i wiesz, w dupie mam, telefon chcę robić, a potem będziesz tylko żałował. Traumatyzowania z tego powodu przyjęliśmy tę ich ofiary jako darmienia. Szkodliwą lewacką, ateistyczną ideologię są połudzione. W organizacji światowej nie upieraj się, bo masz duży komputer, włączysz ten mały i ten duży i wtedy coś zobaczysz więcej. A ty się boisz tego więcej zobaczyć. Panie Święty, prosimy o Twoje błogosławieństwo. Dziękuję za to, że jesteś Santo Padre, hermanos y hermanas, voluntarios, gracias por el gran privilegio de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Bartosz Placak y soy voluntario internacional. Bartoszem Placakiem, voluntariuszem z Polski. Moja droga do Panamy była długa. Prosiłam na Boga, aby zostać międzynarodowym podróżem w Dubaju i otrzymałam dużo więcej niż oczekiwałem. Taka jest właśnie tajemnica Bożych darów. Zawsze jestem człowiekiem, który może zobaczyć w moim życiu Chrystusa. Jestem szczęśliwy, ponieważ mogą teraz mówić o hojności i otwartości wszystkich Panamczyków. Szatan, diabeł miesza w kotle. Powstała mała wspólnota. W ten sposób wracamy do czasów pierwszych chrześcijan, kiedy to zostawiali życie, rodziny, dom, aby głosić dobrą rodzinę. To nie poburza ludzi.
i coraz bardziej byłem wdzięczny za wszystkie charyzmaty, które są prawdziwymi skarbami. Właśnie w roku 2010, kiedy przy pałacu prezydenckim ówczesna władza przyzwalała na tego typu zachowania. Pozwolono na wydawało się jej uchwalać, kiedy robiono krzyże z puszek po wiecie, kiedy wieszano różowego misia, kiedy skandowano słynną szczególnym dla Polaków w związku z tragedią smoleńską różnego rodzaju obsceniczne hasła, kiedy no sikano i to przeróżne rzeczy robiono. Patrząc zawsze na tu coś się chyba jakiś taki jakiś moment wkradł, że ze mną nie pohamowano przez władzę. Są dla naszych rodzin, przyjaciół, paradzi. Proszę o wstawiennictwo naszą matkę, aby nie brakowało nam na Jezusa Chrystusa. Modlitwa jest podstawą wszystkiego, co robię. Zawsze powtarzasz, że wzajemna modlitwa jest bardzo ważna. Że będzie leżał tyle w szpitalu. Tak to wtedy wyglądało. Ja oczywiście to nagłośniłam, też musiałam tego dnia. I wówczas komenda się tym zainteresowała, ale bezskutecznie. Tylko gdyby było tego typu mediów, jak choćby nasz dziennik czy Radio Maryja, to w ówczesnym takim, powiedziałbym, klinczu medialnym, jaki panował za poprzedniej władzy, gdzie te główne media... jeżeli spojrzymy na naszą walkę o multiplex, to na wiele mówi, to ten głos pani nigdzie by się nie przydał, gdyby nie było tego wentylu bezpieczeństwa. Niecierpliwe żydowskie są te dziennika, czy choćby niecierpliwe. Tak jest, ojcze, tak jest. A jeszcze chcę powiedzieć, jeśli chodzi o tę mowę nienawiści, Zawsze słyszałam o tym spotkaniu, ale szczerze brakowało tu małego ziarnka. Nigdy nie widziałam, czy ani nie wiem, o moim kraju posiedzimy. Na tym z Podlasia, z Białegostoku, jest bardzo dużo ludzi zdolnych. Ja sama znałam tam trzy cerkwi, taka mieszkała Basia z Tadziem. To oni tu do Warszawy jeździli, bo oni u Sawy w szkole mieli po kilka fakultetów, skończyli, studiowali. Ja mówię, po co wam to, po co? Jak oni gdzieś tam na strychu mieszkali, wie, do cerkwi raz w tygodniu, po co wam to mówiłam, po co wam to? No i tak się lubili uczyć i potem człowiek umiera, wiesz, nie wiem, a po co mu to, po co? Czyli lepiej studiować Pismo Święte, Biblię, w której jest zawarty kod życia. W Piśmie Świętym zawarty jest kod życia. Ja miałam kilku takich filozofów, ludzi, bardzo wysoko postawionych intelektualnie, którzy stwierdzili, że tylko Biblia, dlatego teraz jak ktoś mówi, że Biblia to średniowiecze, to jaka to głupota musi być w tych ludziach, prawda, że Biblia to średniowiecze, jak oni tej Biblii wcale nie czytali, no jak na przykład katolicy, że Biblii nie czytają, tutaj ta pani profesor się wypowiada,
ona ma ten głos taki niedoszkolony, no ale ona mówi, co czuje, no i ta prawda się, oczywiście, że ta prawda liczy, bo to jest piękna wymowa i dykcja, to też po co ci to, na co ci to, po co ci to, na co ci to, robię to kapelę, roką ci to, nie będę na instrument. W kościele jest miejsce dla wszystkich raz i pokoleń. Potrzeba więcej młodych, aby pokazali, że Pan to najlepsza rzecz, jaka jest. Ty tak się nie zachowuj, bo ja nie wiem, czy ty wstaniesz, czy nie zaszalę, ty. Proszę Pana, aby umacniał następcę świętego Piotra papieża Franciszka, ponieważ jego praca jest trudna, ale dla Pana nie jest możliwa. Proszę o modlitwę, aby modlił się, ponieważ życie młodego człowieka jest trudne. W tym XXI wieku młody człowiek atakowany jest za wszystko. Mamy tendencję wyszukać rozwiązania na problemy w rzeczach, które nie dają realnego życia, nie dają realnego szczęścia. Jedynym, który daje szczęście, jest Bóg. Zawsze będę wdzięczna, ponieważ wszechmogący uczynił wielkie rzeczy. Najbardziej podatną i aktywną formacyjnie przestrzenią jest kultura. Gdzie następuje bezpośrednie spotkanie na żywo, prawda, sceny z widownią. I zatem ów przekaz płynący ze sceny jest natychmiast odbierany przez widza i formuje go ideologicznie, z czego tym, że widz może sobie nawet nie zdawać sprawy, że jest poddawany takiemu praniu mózgu. I żeby ten przekaz był dobitny. Nierzadko tak zwani widzowie stosują agresywne środki prawne. I podarunki, jak zresztą zwykle przy takich okazjach rady Conchita, to KFM, euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Powszechnie już stosowane przedstawienie wulgaryzm jest, jak powtarzam, dla mnie pewnym przecież rodzajem przemocy. To jest też rodzaj przemocy. I tematyka obraca się wyłącznie wokół tego, którą można włączyć wokół zła. Gdzie się nie obraca wokół zła? Gdzie nie są na przykład postaci negatywne? Tam, gdzie są na przykład związki homoseksualne, gdzie właśnie to dotyczy takich środowisk tam nie ma tego języka nienawiści. Natomiast ostra nienawiść jest tam, gdzie jest postawiona postać no śmieszają, bo już nie mają co robić, się nudzą. Ale z tym krzyżem to wiesz, żeby ten krzyż był naprawdę prawdziwy, a to przecież Jezus na krzyżu wcale nie umarł. To jest podebrany symbol z pogaństwa od Boga Tammuza. I cała historia tu może być jeszcze wyjaśniona. Jakie jest pochodzenie, etymologia prawie jak i słowa krzyża, by ta baba, wiesz, jej oczy no na wierzch wyszły, bo krzyż to nie jest krzyż, to był pal. To po pierwsze, po drugie, po trzecie, po czwarte. Nie jest istotne, na czym Jezus zginął, bo przecież to nie to miejsce, gdzie Jezus zginął, jest ważne, tylko sam sens, sama prawda, że Jezus oddał doskonałe życie na ofiarę za ludzi. O czym my tu mówimy? Prymitywna baba, ale ma rację tu w jakimś sensie. Ona się obraża. Ona się obraża. Jedynie słusznej stacji telewizyjnej. No i wówczas będą ona się obraża. Złe, co jest nienawiści, a co jest językiem miłości. No i będą po prostu formatować świat, formatować człowieka, formatować tożsamość, jak u Orwella, o czym już mówiłem, o czym wspomniał pan profesor Jaroszeński, kiedy te równiejsze zwierzęta stworzyły Ministerstwo Prawdy i Miłości po to, żeby w sposób dowolny określać, kto posługuje się mową nienawiści, a ten został ukryty po to, żeby władza mogła realizować swoje cele. Kto się posługuje, a kto się nie posługuje. W oddaniu to, co oznacza skłowa z Puszka. Zło, które atakuje człowieka
o tym Franciszku. Każdy z nich przybył na wezwanie lokalnego komitetu organizacyjnego, aby uczynić możliwym ten światowy dzień młodzieży, który zapadnie w sercu każdego, kto nie trzyma i który przybył na ten mały przeszłek z nadzieją, że spotka się z tym, który jest naszym pełnym szczęściem. Z Jezusem Chrystusem. Radio kończy. Para, vera. Tego światowego dnia młodzieży. Wolontariusze, ojcze Franciszku, są idealnym dowodem, że jest nadzieja w naszych no nie wiem, po co się żebracze te. To jest możliwe spotkanie osób, które są gotowe do poświęcenia się dla nich. Jest to świadectwo bardzo mocne i wiarygodne, które nie pojawia się w wielu... Czyli żebracze piosenek nie cierpi, wiesz? Tak wyje. Jednak to się chyba nazywało tak, że obecność pokazuje wolontariuszy lokalnych i międzynarodowych. Pokazuje, że można dać więcej. Nie tylko dali swój dar, czas, a nawet wsparcie ekonomiczne, aby to wydarzenie stało się rzeczywistością. Dziękuję, drodzy wolontariusze. Dziękuję. Ponieważ bez was nie byłoby możliwe, aby bogactwo kultury etniczne i wielokulturowe tego kontynentu ubogaciło wiarę tego pielgrzymu. Aby wyjść na drogę odnowy kościelnej i społecznej, gdzie młodzież są głównym bohaterami. Waszą siłą jest Duch Święty, a waszą towarzyszką drogi nasza niebieska Matka Dziewicza Maryja. Młodzi wolontariusze, raz jeszcze widać, że chrześcijaństwo przeżywamy służąc innym. Tak jak czynił to Jezus, wychodząc na spotkanie drugiego. Drodzy młodzi wolontariusze, posłuchajmy, że jesteście sanatoryjni, bo 24 godziny na rozpoznanie zażalenia. Jesteśmy bliżej decyzji o powołaniu stałych baz amerykańskich w Polsce, przyznał poseł PiS-u Bartosz Kownacki, polityk powiedział, że wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie jest kolejnym etapem w kontynuowaniu dialogu, który miejmy nadzieję w perspektywie 12 miesięcy doprowadzi do obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Wkierowanie kolejnych jednostek do naszego kraju zaapelował w wtorek prezydent Rzeczpospolitej w trakcie spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Andrzej Duda zapowiedział wówczas utworzenie stałej bazy nazwanej Fort Trump. Poseł Bartosz Kownacki był pytany na antenie telewizji Trwam, czy w Polsce może powstać baza na wzór takiej, jaka znajduje się w niemieckim Ramstein. A według Donalda Trumpa utworzenie stałych baz wojsk amerykańskich w Polsce kosztowałoby około 2 miliardów dolarów. Myślę, że to mogłoby być coś przydatnego dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa naszych krajów, powiedział amerykański prezydent. To była wiadomości na antenie.
czas na prognozę pogody. Dziś na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, a nad morzem okresami wzrastające do dużego. Temperatura od 26 stopni na północy do 29 stopni na południowym zachodzie. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 22 do 24 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, południowy. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1008 hektopaskali. Metropolita Gdański podkreślił, że śmierć prezydenta Gdańska wstrząsnęła wspólnotą narodu. Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Z naszymi gośćmi będą pan Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji oraz pan Paweł Szefernak, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Początek programu na antenie Radia Maria i Państwa o godzinie 18.15. Kontynuacja tematu spotkania z naszymi gośćmi na Radio Maria o 21.30. Politycznego i medialnego. Metropolita Gdański apelował także o wyrugowanie języka pogardy, poniżania, deprecjonowania. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Pomoc nie tylko w szpitalu. Resort zdrowia chce, by dzienne domy opieki medycznej zostały objęte świadczeniami gwarantowanymi. Prace nad projektem w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi już ruszyły. Szczegóły inicjatywy w naszym dzienniku. Presja na włodarzy, nacisk lokalnych społeczności sprawia, że coraz więcej samorządów ogranicza sprzedaż alkoholu. Destrukcyjny skręt Prawa i Sprawiedliwości, zapraszając do współpracy skrajnie lewicowego polityka Prawo i Sprawiedliwości. Zostanie pochowany w bazylice mariackiej decyzją prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Do godziny 17 obowiązuje żałoba narodowa. W niedzielę wieczorem Paweł Adamowicz został zaatakowany przez nożownika. Do tragedii doszło w Gdańsku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mimo pomocy udzielonej przez lekarzy, prezydenta Gdańska nie udało się. Starają się oczywiście zrozumieć i służyć. Równo 20 lat temu swoją działalność rozpoczął Instytut Pamięci Narodowej. Urząd został powołany na mocy ustawy z 18 grudnia 1998 roku. Do jego zadań należy gromadzenie dokumentów organów bezpieczeństwa państwa z okresu od 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 roku. Śledczy prowadzą też postępowania w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych popełnionych na Polakach. Ponadto Instytut zajmuje się poszukiwaniem miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość naszego kraju. IPN na swojej drodze działalności spotykał wiele przeszkód. Politycy PO już wielokrotnie zapowiadali jego likwidację. Profesor Mieczysław Fajba, były członek kolegium Instytutu, wskazał, że działania, jakie prowadzi urząd, są niewygodne dla środowisk lewicowych. Prosili o to, czego nie możemy. Wiedząc, że niepodległość prowadzi, przemienia nas stopniowo. Kiedy zamknęło światło już na te czasy najnowsze, to automatycznie ten układ był obnażany. Nie bójcie się, kiedy widzicie wasze słabości. Nie bójcie się, kiedy nawet widzicie wasze grzechy. Wstańcie i idźcie do przodu, zawsze do przodu. Nie zamykajcie się. Idźcie naprzód zawsze. Idźcie z tym, co macie. Potrafi wam przebaczyć wszystkie rzeczy. Siedziba IPN mieści się w Warszawie. Instytut też jest naszym oddziałem we wszystkich miastach. Działają sądy apelacyjne, m.in. w Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Łodzi i Poznaniu. Dziękuję wszystkim, ponieważ w tych dniach zwracaliście uwagę, by poprosić policję o kontrolę autokarów, które codziennie i porządnie i istotnie szczegóły, jak podanie kubka wody, a równocześnie dokonaliście na wspomnianych rzeczy, które wymagały wielkiego planowania. Przygotowaliście każdy szczegół z radością, kreatywnością i zaangażowaniem, a także z wielką modlitwą.
Polska.pl. Sprawy ruszają numer rejestracyjny autokaru, powiedziała podinspektor Monika Chlebicz, rzecznik Morskiej Policji. Możemy do organizatora wypoczynku sprawdzić i następnie będziemy wiedzieli, czy podnosi się odkrywamy, że jesteśmy częścią rodziny niż to, co możemy zobaczyć i sobie wyobrazić. Modląc się, zaczynamy grę dla kościoła, który nas powstrzymuje i towarzyszy nam z nieba dla świętych, którzy wychodzili na drogę, ale przede wszystkim jedzenie już ciastygło. Myśmy nie chcieli podróżować, aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że coraz częściej przewoźnicy mają już nowoczesne autokary i zdarza się, że jest coś kwestionowane podczas kontroli. Najczęściej podczas kontroli wykrywane są drobne usterki, które można usunąć od razu. A dziś ferie zaczynają uczniowie z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Jeszcze tydzień wolny został młodzież z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Ostatni zakończony poczynek 24 lutego. Zaangażować, bo chce się wymazać. Zaangażować. Skoków narciarskich czekają wielkie emocje. Na wielkiej kropce w Zakopanem odbędą się dzisiaj zawody drużynowe. Polskę reprezentować będą Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Maciej Kot. We wczorajszych kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indywidualnego wzięło udział 11 biało-czerwonych. Udało się awansować do zawodu. Najlepiej zaprezentował się Aleksander Zniszczoł, zajął 6 miejsce. Na 10 miejsce awansował się Darek Kubacki. Kamil Stoch zajął dopiero 21 pozycję. Skoczek przyznał, że mocno spóźnił skok. Dziennikarze pytali, czy trudnego zestrzału miejskiego o to, czy jego forma zbliża się do optymalnej. Uważam, że jestem w optymalnej formie. Jak to ty zrobiłeś, jak to zrobiłeś w Polsce? I praktycznie nie wypadamy z dziesiątki od początku sezonu. Czytałem wcześniej wasze świadectwa. Jest na wysokim poziomie, ale cały czas czuję, że mogę zrobić coś lepiej, coś więcej. Może nie tak. Wczorajsze eliminacje wygrał Norweg Johan André Forfang. Zmagania skoczków utrudniały zmienne warunki pogodowe. Początek zawodów drużynowych o godzinie 16:15. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. W Światowym Dniu Młodzieży w Krakowie. Ale zrezygnowałeś, aby zapewnić pomoc w twoim projekcie. To temat rozmów niedokończonych. Radio Maryja o 18:15. O 18:15 również w telewizji Trwam. A naszym gościem będzie pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba, nauczyciel akademicki KUL. To sprawia, że jesteś odważny. Kultury społecznej i medialnej, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. To część pierwsza. Pozostawiłeś wszystko, aby uszanowić twoje korzenie. Zostawiłeś wszystko. Ale jako wyzwanie świętych apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu przy ulicy Henryka Sienkiewicza 4 bardzo serdecznie zaprasza na bożonarodzeniowo patriotyczny koncert, który odbędzie się 19 stycznia i rozpocznie się mszą świętą o godzinie 18, na którą ksiądz prałat, proboszcz Jan Niziołek z całą wspólnotą serdecznie zaprasza wszystkich chętnych. Światowe Dni Młodzieży w twojej ojczyźnie. Al señor le gusta hacer estos chistes. Al señor le gusta responder de esta manera a la generosidad. Siempre gana en generosidad. Vos le das un poquito así. Y el señor, ¿qué le vamos a hacer? Así nos quiere. Podobnie jak Stella Maris, wielu z nas podjęło wszelkiego rodzaju życzenia. Po południowej przypominam tylko jeszcze stronę, za której możemy tę modlitwę odnaleźć w tomie trzecim. Czego wyrzekłem się, aby być pokornej modlitwy, strona 549, następnie psalmodia. Musieliście odłożyć na rok marzenia, aby zatroszczyć się o swoją ziemię, o swoje korzenie. Pan to zawsze błogosławi, nie da się przez nic się przewyższyć w hojności. Za każdym razem, gdy odkładamy na później coś, co się nam podoba, na dobra innych, a zwłaszcza najbardziej kruchego,
albo nasze korzenie, którymi są nasi dziadkowie i osoby starsze, Pan nam to zwraca stokrotnie. Porque nadie le puede ganar a él en generosidad. Nadie lo puede superar en amor. Nikt go nie może pokonać w miłości. Den y se le dará. Dawajcie, a będzie wam dane. A doświadczycie, w jaki sposób Pan wleje do waszego łona miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i pełną. Jak mówi Ewangelia. Drodzy przyjaciele, doświadczyliście wiary żywej, żywszej, realniejszej. Doświadczyliście siły wypływającej z modlitwy oraz nowości innej radości będącej owocem pracy ramię w ramię, także z osobami, których nie znaliście. Teraz nadchodzi chwila rozesłania. Idźcie i opowiadajcie. Idźcie i dawajcie świadectwo. Idźcie i przekazujcie to, co widzieliście i usłyszeliście. I nie róbcie tego słowami, ale tak jak tutaj konkretnie, poprzez konkretne gesty. W prostych i codziennych gestach, które zmieniają i czynią nowymi wszystkie godziny. Słowa, gesty, które prowadzą do rabanu miłości. Coś wam opowiem. Kiedy pierwszego dnia jechałem ulicą, była pewna pani, która miała na głowie czapkę, kobieta starsza, babcia. Na ulicy, którą przejeżdżałem, i miała taki napis, który mówił: my, babcie, także my potrafimy powodować raban, ale dodawała z mądrością. Zatem przebywajcie z waszymi babciami, aby robić raban. Będzie to raban wspaniały, nie bójcie się tego. Idźcie i rozmawiajcie z nimi. Wydała mi się bardzo starsza, stara ta babcia i zapytała o wiek. Miała 14 lat mniej niż więcej, co za wstyd. 14 lat mniej niż ja. Prośmy Pana o Jego błogosławieństwo, aby pobłogosławił wasze rodziny i wspólnoty oraz wszystkie osoby, z którymi będziecie i spotkacie się w najbliższej przyszłości. Schronimy się także pod płaszczem Najświętszej Dziewicy. Niech ona zawsze wam towarzyszy. I jak wam powiedziałem na ten moment, nie wiem, czy będę podczas następnych Światowych Dni Młodzieży. Będę. Pedro, ale Piotr z pewnością tam będzie i umocni pod was. Idźcie naprzód. Z siłą i odwagą. I proszę, nie zapomnijcie się za mnie modlić. To spotkanie Ojca Świętego Franciszka z wolontariuszami, a my już się przenosimy bardzo, bardzo szybko na lotnisko, bo już rozpoczęło się spotkanie i pożegnanie Ojca Świętego w Panamie, który za kilkanaście minut odleci do Rzymu. Nie ma się telewizja trwała. Trzyma się teraz z Ojcem Markiem, z Ojcem Witoldem, z Ojcem Grzegorzem. Witamy serdecznie i słuchamy tych ostatnich relacji. Ale nie upiekajmy panów zanadto, ponieważ jeszcze jesteśmy w Panamie. Ale to pokazuje, jak też ten czas jest dla Ojca Świętego intensywny, a potem kolejne już są pielgrzymki zaplanowane w najbliższych miesiącach, tym jeszcze na wiosnę. Ale to w swoim czasie też wszystko się już okaże i tam też
internecie. Jak Pan Bóg pozwoli, będzie Radio Maria i telewizja Trwam. No, wracając jeszcze do podsumowania, też takie pytanie, myślę, że warto na nie odpowiedzieć. Które ze spotkań podczas tych Światowych Dni Młodzieży było jakoś tak bardzo charakterystyczne? Czy no, można byłoby postawić jakieś słowa Ojca Świętego, czy jakieś zdanie, jakieś takie przesłanie, które można byłoby przenieść dalej, można byłoby wziąć sobie za motto, które będzie nam pomagało? Czy ojcowie coś takiego już teraz mogliby zaproponować sobie, ale też i młodym ludziom? Pierwsza na myśl przychodzi może nie tyle słowo, co doświadczenie wczorajszego odczuwania tej adoracji, doświadczenie wspólnej modlitwy, wspólnego kościoła. Różne twarze, kraje, flagi i wszystko różne, a jedna wiara, jeden Bóg i ta sama cisza łącząca. I oficjalna część uroczystości pożegnalnej, hymny Watykanu i Panamy. Radio Conchita.